Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego filmu, tym razem ze statystyki matematycznej. Chciałam Wam pokazać, jak wykonać test statystyczny dla odsetka, ale szczególny przypadek, uwaga, gdy mamy jednostronną hipotezę alternatywną. Jak to rozpoznać, kiedy jest hipoteza alternatywna jednostronna, a kiedy dwustronna? No, trzeba przeczytać dokładnie treść tego zadania. W nim jest zawarta ta wskazówka. Gdy mamy zadanie przykładowe, spośród 300 losowo wybranych studentów pracę w czasie wakacji podjęło 180. Na poziomie istotności 0,02 mamy zweryfikować hipotezę, że udział pracujących w czasie wakacji wynosi poniżej 65%. I tutaj już mamy tą naszą wskazówkę, że mamy sprawdzić, czy udział, czegokolwiek by to nie było, jest, czy wynosi poniżej 65%. W tym momencie musimy zauważyć, co? To, że jeżeli poziom istotności wynosi 0,02, czyli 2%, to w tym momencie nasza wartość krytyczna z rozkładu normalnego, ona wynosi początkowo 2,32. Musimy zawsze pamiętać, że te wartości krytyczne z rozkładu normalnego szukamy czy w tablicach rozkładu normalnego, dokładnie wartości krytycznych, czy też z tablic dystrybuanty, pamiętając po prostu, jak się w nich szuka tych wartości. Ale w tym momencie musimy uważać na to, że jeżeli mamy hipotezę alternatywną w teście na badanie istotności odsetka, dla odsetka, test po prostu dla odsetka, gdy hipoteza jest jednostronna, czyli mamy przykładowo, że coś jest poniżej czy powyżej, to w tym momencie szukamy zawsze naszej wartości krytycznej z rozkładu normalnego przy podwojonym alfa. Jeżeli musimy uważać, że jeżeli alfa wynosi 2%, to my szukamy krytycznej przy podwojonym poziomie, czyli nie bierzemy 2,32, a bierzemy 2,08, przykładowo w tym zadaniu, bo szukamy przy podwojonym alfa. Ok, a więc w tym momencie wypisujemy standardowo, jak w każdym teście dla odsetka, elementy z treści zadania. Jaka była wyróżniona część z naszej próby, czyli że studentów, którzy podjęli pracę, było 180 spośród wszystkich 300 i odsetek, do którego porównujemy, ja to nazywam generalnie normą, czyli to przypuszczenie, które ma dotyczyć populacji generalnej, wynosi 65%. A więc ta część, która jest dopełnieniem, jeżeli 65% podejmuje pracę, to znaczy, że pozostały odsetek 35% tej pracy nie podejmuje. A więc nasze założenie brzmi, udział pracujących wynosi poniżej 65%. I jak to w hipotezie zerowej, zawsze zakładamy równość. Zawsze zakładamy, że odsetek jest równy pewnemu poziomowi, do którego porównujemy. Mimo tego, że tu jest powiedziane, że mamy badać, czy odsetek jest poniżej 65%. Takie przypuszczenie zapiszemy w hipotezie alternatywnej, bo tylko w hipotezie alternatywnej możemy zapisać, że odsetek na przykład jest mniejszy, wyższy, a może po prostu różny od 65%. W hipotezie zerowej zawsze badamy, czy odsetek jest równy pewnemu poziomowi zakładanemu. I teraz należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli badamy w hipotezie alternatywnej, że odsetek jest mniejszy lub wyższy jest od pewnego poziomu, to musimy zwracać uwagę na to, że badamy, szukamy tą wartość krytyczną do porównania ze statystyką testu przy podwojonym poziomie istotności. I nasza statystyka testu jest taka sama jak w hipotezie alternatywnej, gdy ona jest jednostronna. Po prostu m przez n, czyli u nas te elementy, które były ważne z próby, wyniki z próby, porównujemy do P0, czyli do poziomu teoretycznego tego odsetka, który wynika z przypuszczenia, które może dotyczyć populacji generalnej. A więc generalnie liczymy naszą statystykę testu, wykonujemy po kolei obliczenia, najlepiej to, co jest pod pierwiastkiem, potem wyciągnąć pierwiastek i
zapisać, ile wynosi to, co jest pod pierwiastkiem i wykonać obliczenie dla licznika. Wychodzi nam jakiś wynik, jest on na minusie, co jest jak najbardziej poprawne, czyli 1,816 na minusie. I teraz musimy porównać do naszej wartości krytycznej, ale uwaga, z podwojonego poziomu istotności. I u nas wychodzi na to, że nasza wartość bezwzględna, nawet bym powiedziała, nawet no, nie trzeba brać wartości bezwzględnej, ale okej. Okay. Najlepiej by było powiedzieć, jeżeli jest hipoteza alternatywna, tutaj jednostronna i jest lewostronna, no to już bez tych wartości bezwzględnych po prostu minus 1,816, czy ona jest na pewno niższa od u nas minus 2,05. U nas taka wartość jest na pewno mniejsza, jeżeli tak porównuję. Ok, skupmy się tak. Jeżeli porównuję z wartością bezwzględną, to u nas, czyli to jest jakby taki system ogólny, niezależny od hipotezy alternatywnej. Jeżeli niezależnie od hipotezy alternatywnej sprawdzam wartość bezwzględną do krytycznej, to u nas wychodzi, że ta statystyka jednak jest mniejsza od krytycznej. Wtedy nie będzie podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. W tym przypadku powiemy, że przy tym poziomie istotności wyjściowym 2% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o tym, że ten udział pracujących w czasie wakacji wynosi. Ja takiej hipotezy nie mogę odrzucić, bo my weryfikujemy hipotezę zerową. Jej nie można odrzucić, a więc nie mogę nic powiedzieć o tym, czy ten odsetek jest wyższy, czy też niższy. Po prostu jest inny, czyli inaczej, on nie jest inny niż 65%. Nie mogę powiedzieć, czy jest wyższy, czy niższy. On po prostu teoretycznie dla mnie przy tej badanej próbie wynosi 65%. Ja wiem, że niektórzy wykładowcy również przy hipotezie alternatywnej badają, czy minus krytyczny, minus statystyka jest w tym momencie, jaka ona jest w porównaniu do minus krytycznej. Można tak też porównywać, ale generalnie wynik powinniśmy otrzymać taki sam, jak w moim porównaniu. Czyli w tym momencie możemy generalnie stwierdzić, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, tylko trzeba pamiętać o tym, że hipoteza musi być weryfikowana przy podwojonym poziomie istotności, a to wynika z tego, że musi to wynikać z tego, że hipoteza alternatywna była tylko jednostronna. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono testu dla odsetka w przypadku, gdy hipoteza jest jednostronna, w tym przypadku tylko lewostronna. I jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie wejść na stronę internetową zadania-projekty.pl. Tam jest cały zakres i przedmioty, nie tylko statystyka, z których mogę Wam pomóc. Możecie też pisać od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Jeżeli potrzebujecie, zaglądajcie też na inne filmy, nie tylko ze statystyki matematycznej czy opisowej. Działam z różnych przedmiotów ilościowych, z przedmiotów ekonomicznych. Jeżeli potrzebujecie, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do nauki.